Słuchaj, interesuje mnie taka jedna ważna herbata. Bardzo cenna, niezwykle cenna. Mam nadzieję, że powiesz mi, gdzie ona jest. Rozumiem. Interesujące. Rozumiem, że to jest lokalizacja tajnej herbaty. Dobra, powiedzmy, że jestem usatysfakcjonowany. Gładko poszło. To chyba ona. Czas herbaty. Czas rozmowy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem ze mną jest moja dziewczyna z Brytanii. Przywitaj się. Tak, dokładnie tak. I razem ze mną będziecie testować herbatkę. Mamy tutaj, proszę państwa, jak możecie zauważyć, zestaw. Jest to zestaw wielu, aczkolwiek sympatycznych herbat. W każdym takim tutaj smaczku mamy 10 torebeczek. No i jest 8 smaków. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy opłaca się coś takiego zakupić. No i miejmy nadzieję, że będzie dobra. Więc co, zaczynamy od unboxingu, tak? Czym ją otworzymy? Otworzymy je moimi super paznokciami. Są markowe. Dokładnie tak, dobrze mówi. Są markowe. Z Brytyni. No, was na pewno nie stać na takie paznokcie. Tylko mam problemy, bo boli mnie moja lewa ręka. Bardzo muszę tylko jedną. Bardzo bym ci chciał pomóc, ale nie mogę. Może mi pomoże. O, patrzcie. Kto sobie nie poradzi? Ja sobie poradzę. Przytrzymał cię. Przytrzymał. To jest taki dużo naszego sponsora. Teraz myślę, o wiele łatwiej ją otworzyć. Chyba nie w ten sposób. O, tak jak chleb się kroi. Czuję się zagrożona, jak ty trzymasz ten nóż. Spokojnie. Jest, schodzi. I mamy o wiele ładniejszy kolor. Perfekty. Proszę tutaj o odebranie sponsora. This is really ładne opakowanie. Pięknie, pięknie. Ekskluzywnie. No i tutaj proszę nam przeczytać. Oczywiście. Oczywiście przeczytałam po angielsku, bo ja jestem z brytyjski. Brytyjka jestem, wiadomo. 100% pure quality. 80x too good. Ever powered the bags. Keep in a cool dry place. Nie ma za co. Spokojnie. Ma to jakiś problem. Spokojnie, bo wiemy, że te emocje biorą w górę, taka herbata rzadko się trafia, ale trzeba zachować spokój i ją otworzyć przede wszystkim. Jak to? Nic nie piłam. Nie skomentuję tego. Otwieramy w ten sposób, bardzo proszę. Bardzo ładne otwarcie, o, do góry. I są. Dobra, położmy je. Czy ja wyjmijmy na początek, tak? Karmel? Spokojnie! Możesz je wyjąć, ale ostrożnie. Nie zbijmy niczego, tak? Zachowajmy spokój. Karmel. Takie małe, prawda? Mamy. Jakie mamy smaki?
sponsor to zbiera. Mamy tak, dobrze przeczytaję, to nie znam się. Oczywiście. To jest, moi drodzy, papaja. Cóż, więc papaja będzie jako pierwsza, bo musimy ją tutaj... To są, moi drodzy, nienawidzone przeze mnie strawberry, truskawki, jakby ktoś nie miał angielskiego. No. Potrzebujemy ich. This is malina. Malina jeszcze lubię, okay. Więc ją wypijmy. Położymy ją tutaj. To jest... Ale jeszcze śledzi znowu, nie mogę. Co to ma być? Mam nadzieję, że to jest mój karmel. To? Nie wiem, co to jest. Herbata o smaku karmelu w ogóle? Kto by się spodziewał? A jednak. Gruszka. Cytryna. Cytryna jest dość dobra. Wystarczająca. Mhm. I to są te... W sumie wszystkie z nich są dobre, oprócz truskawek. Cześć, spokojnie. Dobra. Ja w niej pokładam nadzieję. Ona będzie najlepsza, mówię ci. Tak? Tak. Number one, ta niestety jest poza... O co chodzi, panie sponsorze? Ona jest poza ręki. O co chodzi? To są truskawkowe, prawda? Malinowe. A. Nie, truskawkowe. To nie jest sądne. Po prostu najpierw wszystko ładnie po prostu wsadzamy. Ale co ty robisz? Co? Tak się nie pije herbaty. A ja? Co demonstruję? To co? No próbuję. No dobra, jestem ciekawy. Smaczna? Pyszna. Jaki smak? Truskawkowy. Bardzo dobrze. Chyba możemy zakończyć. Boże, teraz tradycyjny sposób. Napijemy się herbaty. No, mogę pływać. Dobrze. Możesz wyjąć się wzorem. Chyba, że chcesz się tak trzymać. Nie. Polecam każdemu spróbować. To jest sposób, który praktykuje każdy Brytyjczyk. Poczujcie się jak Brytyjscy żołnierze. Brytyjscy żołnierze. W sumie to może być prawda, ale my już musimy niestety nową torebkę otworzyć, co jest już gosące. Chyba, że użyjemy tej, ale... Nie chcesz tej z mojej spróbować? Jeszcze się nadam po prostu życzę. Już się wydaje, że po prostu nie ma już esencji, tak? Esencji, czyli... Pachnie truskawką. Truskawką? Najpierw powsadzajmy, tak? Czyli tutaj jedna, tak, możesz zdjąć i od swojej strony wsadzać. Ważne, żeby każdy smak trafił do nas. I zamykamy, bo później będziemy na tym stawiać, nie? Oczywiście. Żeby ludzie wiedzieli, co tutaj spożywaliśmy. A jaki smak wody będzie? Woda o smaku cukru, standardowo. O, woda o smaku cukru. Jeszcze nie próbowałam tego. Nowy wynalazek. U nas praktykuje się wodę z lodowca. Wyższy albo poziom. Woda z herbaty. Woda z herbaty też bardzo dobra. Bardzo dobra. Ja nie wiem, jak wyżyjecie tutaj. Masakra. Jak idzie? Dobrze. Mam nadzieję. Tylko żeby to ładnie, bo nareszcie jedna torebka jest. No! Wsadzać! Nikt nie zauważy. No ja miałem nadzieję. Człowiek się herbaty. No i pozamykać, żeby później kłaść, żeby się nie pomyliło, więc od razu kłaść można. Dobra. O, ja już będę kładł od razu. Oj, padło. Idzie do tej dziurki. Trochę mało cukru dałeś, dosypałeś. Możesz dosypać więcej. Możesz dosypać, jak chcesz, ale to za chwilkę. Daję bez przesady. Troszeczkę. Nie, uspokój się. Jestem wesoło. Ja nic nie usypuję. Już, stop, za dużo tego cukru. Nie, nie przesadzaj. Nie płuczaj, nie? Wiem, jak sypię cukier. Musimy ją sobie nie przetestować. To rzadko się trafia taka okazja.
Keller. Nie. Nie rzucajmy w naszego kelnera. Jeszcze tutaj jedna. I w pewien sposób wszystko się udało. Tylko ta jedna nie ma herbaty. Która? O ta. Wiem, właśnie. Właśnie to realizuję. Muchy latają, wiesz. Te sprawy. Swój do swojego. Ciągnie za. Dobrze, herbata jest zagotowana? Czy jest gotowa, podgrzana? Dobrze. Dobra, uwaga kochani, nalewam. Pozwoli, że ja naleję? Nie. Proszę, zaufaj. Ja nigdy nic w życiu nie rozlewam. Spokojnie. Będziesz mogła troszkę zamieszać, ale to po chwili. Dobra. Ale na razie nie. Może nie będzie trzeba mieszać. Na razie zalejmy. Jakie wartości odżywcze mają te herbaty? Ja nie mogę jeść glutenu. Są bezglutenowe na pewno. Bezglutenowe? No, tak mi się wydaje. Bo ja mam okropne uczulenie na gluten. I na większość herbat. Te są mniejszość. Dobrze wiedzieć. Uwaga! No nie! Nie wytrzymał. Ja próbuję naprawdę zapewnić godne warunki herbaciane. Mogę chociaż tą jedną zapełnić? No, ale żeby nie było rozlane. Nie wiem. Postaram się. Boże, tato je cukru ma. Nie. No. Spokojnie. Ile? Już. Dobrze, proszę o odebranie. Teraz ja się chwilę zaparzam. Nie wiem, chcesz troszeczkę pomieszać? Oczywiście. Tylko tak, żeby nie wylać. Bez cukru. Zostaw ten cukier! Pijesz no! Nie! Uspokój się! Nie! Ja się ewakuuję z tego studia, jak tak będzie. Nie! Połączyła się! Masakra! Jak tak... No i co my teraz zrobimy? Teraz pomieszamy herbatkę. Nie, proszę, pokażmy, co tu się stało. Wcześniej. Nie wylewaj, i tak tego nie widać. Pokażmy do góry. Weź to. Ta-da! O! Pękło. Ale teraz ty masz dwa... To już jest nie do wyjęcia. Pozwól, że ja trochę pomieszam. Teraz chyba czas na reklamy, póki herbatka nie wystygnie. Tak, póki nie zamieszamy, czas na reklamy. Melissa, the whales need your help. I love whales! Go, Melissa! Hey, Melissa, now the trees need you. The ice caps are in trouble. Hey, Melissa, now the rhinos need saving. Rhinos! It's hard to be an eco-warrior, but it's easy to drive like one. Introducing the most fuel-efficient crossover, the Kia Niro. Oh, come on! Spokojnie,
Dlatego i tak nie wiem, czy kamera to wychwyci. Dobrze, i dość, dość! Dość! Hej! Co to ma być? To był atak na moją osobę. Oddaj. Proszę mnie zostawić. Ja tylko chcę oddać tą chustę. Wiesz co, wiesz co w Brytanii oznacza oddawanie chusty? Co, jak przyjmuję chustę? Małżeństwo. Co? Wstydziłbyś się. Co? Przejdźmy do podsumowania ciasteczek. Podsumowania? To jakiś ciasteczek, testujemy herbatę. Idealnym w brytyjskim... w Brytyi... dziwnie się mówi, w Anglii. W Anglii, bo ja jednak mieszkam w Anglii. Wiecie, o co chodzi. Mamy tutaj dwa ciasteczka. Najlepiej się je herbatę z ciastkami. Zamacza się je. To nie wchodzi. Jak nie? Uważaj. Uważam. Ale tutaj zostały rozsypane ciasteczka na ziemię, bo ktoś... Jak nalejemy sobie do kubeczków, to wtedy można spróbować ciastkiem. O, no, tu się mieści. A więc od której herbaty zaczniemy? Zaczniemy od truskawkowej. Pozwolę, że ja pierwszy sobie naleję. No dobrze. Może być. Naturalnie. Mam najgorszy jest... Nie jestem sobą, nie mam urazy. Ja wiem. Domyśl się. Domyślam się, że nie masz urazy. A co z moją herbatą truskawkową? Jest. Ale ja mam tutaj herbatę truskawkową. Ona po prostu jest smak wszystkich. Wyjmij ją, połóż na taborecie. Co zostawiam? Masz, skosztuj. W sensie nalej sobie do kubeczka i odstawimy ją na miejsce. Wezmę. Krące. Naturalnie. Takie ma być. Nie mam pić wrzątek? No. Z ciastkiem? Ja weź ciast. Rozumiem. Ty już pijemy? Ja dmucham. Dobrze, to ja skosztuję. Chyba to na próbę. Co? Dobrze, wypiję. Czuję posmak czegoś gorzkiego. Ja też, bo ta herbata jest za mocna. Za mocna? Tak. Nie czuję truskawki. Ja czuję truskawkę, natomiast za mało cukru akurat w tym było, ale w innych było więcej, więc no. Jak ja to mogę ocenić? Mało truskawki czuć, mało truskawki. No to masz, trzeba to wypić. Co się dzieje? Nie, po prostu wzruszyłam się. Czym? Ciasteczkiem. Wzruszające ciastko. A teraz przejdźmy do oceny. Może ty chcesz zacząć, czy ja? 2/10. A ja dam... Za mocna, ale przez tą mocność może wszystko będzie. Ja dam 3/10. Truskawkowa dobra. 3/10. Dobrze, może przejdźmy do następnej. Ten mój kubek nie wygląda zachęcająco. Potrzebujesz jakiejś chusteczki, coś, żeby się ten... Tak? Macie coś? Nie w to. Jakiegoś papieru dajcie. A to co to jest? Skąd to wziąłeś? Dobra, już jest dobrze. Prawda? No jest trochę nosa. Boże, on jest chory psychicznie. O, mój kadziler do pudru. Wiecie, tak twarz się pudruje i to szybciej zajmuje po prostu. Oszczędność i te sprawy, wiecie. Polecam. Dobrze. Jeżeli chcecie tutorial na make-up, to zrobimy taki Witkowi. To bardzo dobrze, chociaż nie wiem, czy dla mnie. Ale dobrze, próbujemy następną herbatę, bo parzyć się parzy, prawda? Jabłuszko? Tak, jabłuszko.
Jabłuszko się jest gruszko, tak? Ale akurat my tutaj bez. Naleję sobie pierwszemu, bo widzę, że koleżanka. Widzę, że jest pani zajęta. Zostało coś. Masz, trzymaj, nie będę taki, trochę ci zostawię. To co chodzi? Szybkim, sprawnym ruchem trzeba to zrobić. No, już. Odstawiamy. Oj, odstawiamy! Nie mogę, po prostu jest masakra. A coś mi się tu nie zgadza. Czemu te dwie herbaty stoją tu zamiast na swoich miejscach? Gorące. No dobra, oceńmy. A nie wiem teraz, co tu powinno być. Skosztujmy zatem. Kurde, jest okropnie za mocna. To trzeba powyjmować, bo my nie dożyjemy do jutra. Okropne to jest. Ty chcesz mnie otruć. Tego nie powiedziałem. Wydało się. Jestem tutaj truta herbacami. Nie, wcale nie. Ja też jestem. Następny czas. Ej, może wyjmiemy, co? Możemy. Tak, bo mi się wydaje, że to jest trochę... A gdzie to wyjmiemy? No, powinno być... To nie ma jakiegoś czego... Dobra, niech będzie wszystkie do tego pustego. Tylko ostrożnie. Dobrze. Jeszcze tutaj? Tylko ta jest która w końcu? Bo ja nie wiem. To jest chyba gruszka. A ta? Dobra, to jest chyba karmel. No. To jest chyba to. A to jest chyba to. Niech będzie. Najwyżej teraz się kiedyś powtórzy. Pora na następną herbatę. Jeszcze dopiję szybko tą i wycena. Oceń, ja dopiję. Ta była jeszcze gorsza od truskawek, chociaż nie wiem, kto może lubić truskawki, to 1 na 10. A zgodzę się, bo taka esencja okropna. Myślałem, że im dłużej się podtrzyma tego, to będzie lepsze, bo herbata niby smakowa. A tu taka herbata też za mocna. Proszę, nie otwieraj tych ciastek. Po co nam ciastka? Masz nóż? Nie. To jest zaraz ekipa dostarczy. Uważaj na podłogę, nie może być zbyt zniszczona. Jestem doświadczoną kobietą. Rozumiem. Odstaw nóż. To ja pozwolę sobie nalać kolejny smaczek. Dobrze, że kadr chyba tam aż nie sięga. To nieważne, co się dzieje z ciasteczkami. Dobrze, ja naleję sobie. Ja mam podniosę ciasteczkę. I naleję tutaj. Są zjadliwe. Tobie. No co będziesz się jadła? Nie żałowałem ci, mam nadzieję, że ty też mnie nie pożałujesz. A teraz smak mamy? Malinowy, moi drodzy, malinowy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaczynamy degustację. O kurde, co to się daje? Jeszcze trochę błoto zrobiło. Dobra. Nie widziałeś mojego ciasteczka w kółku. To jest za mocna. Wszystkie są poniżej krytyki. Ja tego nie mogę wypić. Potrzebuję coś na zdanie. 2,5. Jeden definitywnie. Słaby zawodnik, mówię wam. Ja nie mogę, jak to mogłaś to wypić? Boże, nie przeżyjemy tego testu. Są okropne. Źle może zrobiliśmy, nie wiem, najwyżej się powtórzy kiedyś test. Dobrze, nie wnikam. Przejdźmy do kolejnej herbaty. I co to mamy? Nie mam pojęcia, co to jest. Coś czarnego. Pożyczka. Jakiś brak. Bakurant Führer, ale to wszystkie tak. Nie. Bakurant Führer. Ty wiesz, co to znaczy, bo mieszkasz w Anglii, prawda? Cała? Na pewno całą?
To mi się podoba. O, ostry zawodnik. Na pewno cała? Oczywiście. Jak oceniasz? Lepsza jest. O Boże. Niby lepsza, ale jakoś całkowicie jakbym odpływał, nie? Jak jakiś narkotyk, nie wiem, jakbym marihuanę palił. Czy coś, nie wiem, masakra. Jak alkohol tak, to działa. Czy herbatki? Ja takie lubię. Nie wiem czemu te herbata to zły pomysł. Delicious. No. Słuchaj, z ciastkiem będą lepsze. Nie, dobrze, że nie trafiłaś, nie będą lepsze z ciastkiem. Masakra, co się dzieje w tym kraju, prawda? 2/10. Co ty robisz? Nic. Uspokój się. Naci. Ej, przylepiła się. Spokojnie. Weź pociągnij. Nie, uspokój. A spokojnie tutaj. Zostaw coś na mnie. Tak, zapomniałam. Daj tylko troszeczkę. Już! Boże, masakra. Nie marnujemy herbaty. W sumie słuszne podejście. Ale jednocześnie nie wiem, czy mój żołądek to wytrzyma. Najbardziej ciekawi mi karmel. A właśnie, daliśmy oceny. 3,5/10. Ja dałem 2. A teraz... Teraz co tam... O, ale pachnie... czereśniowo, nie? Mm. Jak czereśnia. 4/10. I tak jest zła. 3 bym mógł dać, bo zapach dobry. Lepiej pachnie niż smakuje. Taka jest prawda. Ja pokładam nadzieję w tej herbacie. Tak? A co ty robisz? Piję herbatkę. Jaka jest jej zawartość w ogóle? Rosyjska. Włoska. Jak oceniasz ten karmel chociaż? Nie. Muszę spróbować. Przecież próbowałaś, zostaw coś dla mnie. No nie zostaw, ja chciałem jej skosztować. Nie, dobra, nie pij. Nie pij. Ale musisz mi trochę polać jej. Chyba najlepsza z wszystkich. Masakra. Tylko czemu to tu repka jest? Taka. A, wiem już dlaczego chyba. Drobny wypadek był. Przy mieszaniu. No dobrze. Że wystarczy. Reszta sobie wypij jak taka dobra. Niedobra. 5/10. Czekaj, ciastki. O holender. 0. No co to ma być? Ciastki są lepiej. Nie trzy. Nie toleruję ciastek w mojej herbacie. No a teraz przejdziemy do gruszki. Ja to nie wytrzymam. Trzeba będzie wziąć karetkę. Uspokój, co to jest? Łyżeczkę się piemuje. Proszę. Co sobie nadaję, pozwolisz? Nie. Ja nie całą. Dziękuję. Masakra jak na jakichś torturach, nie? O Boże, już ledwo funkcjonuje. Gruszka jest nawet dobra. 5,5/10. Ale wysokie noce. Trzy. Trzy? Ja to nie toleruję. Jakiś problem. Ukradłaś moje ciastko. Nieprawda. Nie chciałeś go. No, a powiem. A teraz to. Ostatnia. Nie, jeszcze tam. Nie, to już było. To jest nowy smak. Co? Stop! Nie! Masakra! Teraz będzie cytrynowa, moi drodzy. Prowadź ten spisek. No więc tak, mam... Rzygać mi się chce od tych herbat. Mi już od pierwszej się chce. Niedobrze. Nie chcę tej pić. Co ja mam zrobić, powiedzieć? Słucham? Co? Ej, lepsza. Słone.
To jest trochę słodsze, ale... To nie jest słodkie, to jest... Ale mój brzuch nie daje. Trochę więcej tłuku cukru. Dobrze, ja poczekam. Mówiłam, te herbaty pite w ten sposób są okropne. Polecam zdecydowanie mój sposób. Uspokój się! To jest herbata robiona tradycyjnym sposobem. Nie uważajcie w ogóle na firmę, bo to nie jest to, o co myślicie. Proszę, to sobie. Ja nie potrzebuję. Potrzebujesz. Czy to nie wygląda zachęcająco? Rozwodnione ciastkę? Na pewno są smakowite. Oceń. Dobre. Spróbuj z ciastkiem. Nie. Tobie też się smakuje. Nie zjem też. To jest herbata. Napij się. No z ciastkiem? No a nie? Ciastka stanowią główny sekret. Czemu nie pijesz? Coś się stało? Co się stało? Nie mam. Doleję sobie troszkę innej herbaty. Sprawdzimy, czy te ciastka są takie dobre. Są, mówię ci. Spróbuj z tym jeszcze. Boże! Mój garnitur, uspokój się! Masakra! Nie da się żyć! Słuchaj, bo inaczej będziemy zaraz rozmawiać. Jak? Nie chcesz wiedzieć. Niby jak? Słuchaj, moi kumple tutaj zaraz przyjdą. Co? Co? A co myślałeś? Że można sobie porywać przypadkowe dziewczyny z ulicy? Nikogo nie porywam, co się znowu chodzi. Oryginalny. A ja można sobie notować. No to więc, proszę Państwa, piękny odcinek. Tutaj piękny gość, prawda? Miejmy nadzieję, że będzie... To jest koniec! Co? Wystarczy moją herbatę, co to za zdrada? To jest koniec. Czemu zdrada? Co sobie myślałeś? Że możesz to tak herbaty porywać, ludzi porywać? Tak? To jest twój koniec. Wcale nie. Wychodzisz. Tak. Wychodzisz. Idziesz. Jeszcze raz! Zawołamy szefa!